się stało? No, byliście nie tym samym zespołem, co zwykle. No, błędy całej drużyny. Mieć bardzo inteligentnie i mądrze to wykorzystała. Widać, że to bardzo doświadczony zespół. Ich akcje zakończyły się celnymi strzałami i bramkami. I co jedynie mogliśmy zrobić, to właśnie gonić ten mecz. Udało się to właśnie w postaci jednej bramki, ale to za mało. Nie mogliście sobie poradzić z Petteri Forsellem w środku pola. Gdzie uważasz, że jest przyczyna? Nie uważam, że przyczyna jest w środku, czy na boku, czy w środku obrony. Uważam, że problem jest po prostu w całej drużynie i tutaj trzeba się winić całościowo, nie indywidualnie. Musimy się po prostu wziąć przysłowiowo w kupę i zapierdzielać w następnym meczu. Dzięki bardzo. Dziękuję.